tutaj na Saskiej Kępie stał przy centrum krwiodawstwa taki pracownik i na plecach miał napisane krew. Takie koloru, takiego seraczkowatego, beżowego, jakieś coś takie. Ja mówię, że już tak tą krwią szafują w Europie, że na zachodzie to w ogóle jest odwrotnie, że tam nie dadzą się oszukać. Tam mają szpitale w całym świecie, gdzie zlatują się nawet nie świadkowie Jehowy, ale ludzie, którzy wiedzą, że w tym szpitalu u niego będzie przeprowadzona operacja bez krwi, bez transfuzji krwi. Bardzo dużo takich szpitali jest w świecie, które są prowadzone przez specjalistów świadków Jehowy. I ludzie, którzy o tym wiedzą, tam się zlatują, bo wiedzą, że bez krwi będzie operacja. A tutaj to tak, szafowało się zawsze krwią i nigdy się nie nauczą, czy to dobre, czy to złe. Szafowało się mlekiem i nigdy się nie nauczą, czy to dobre, czy to złe. A to czerwono-białe, biało-czerwone. Maja Błaszczyszyn pisała kiedyś książki, że mleko to tylko dla dziecka, jak kostki się tworzą, ale mleko w ogóle dla człowieka jest bardzo szkodliwe. Szkodzi. A te baby durne nie mogą tego pojąć. I ta książka Mai Błaszczyszyn, ja pamiętam, no prawie 30 lat to już będzie, 20 parę, ukazała się. No to nawet ona nie tylko o mleku pisała, o wszystkim, że nawet te siostry, które na smalcu robiły, no ta siostra Marysia Woźniak, tu z Waszyngtona 57 też, jak robiła na smalcu, to ona to robiła bardzo smacznie, ale ona no nie wiedziała, że to mięsa z ziemniakami nie wolno jeść, mięsa z chlebem nie wolno jeść, ale tu się w Polsce tak je, to są zwyczaje też europejskie. No i niestety na zachodzie jest inaczej, tam mięso jedzą z warzywami, z jarzynami, a tutaj to jest tak samo, tak jak mówię, nic nie wiedzą na temat krwi, nic nie wiedzą na temat mleka, chociaż powinni wiedzieć, bo tak jak mówię, przykładowo Maja Błaszczyszyn na temat mleka bardzo dużo pisała. Ja nawet patrzę, jak ona tak mechanicznie opisuje, że proszę Państwa, że mleko osiada na ściankach żołądka i nie dopuszcza witamin do środka. Mleko osiada na ściankach żołądka i nie dopuszcza witamin, a witaminy po nim spływają jak po kaczce. Także proszę się nie denerwować i żyjemy w dobrym czasie, proszę Państwa. Złodzieje zostaną ukarani za czasów Błażejczyk Hani.